Możemy. Tak, miło. We now have direct confirmation of a disruptor in our midst. One who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet. And yet, unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels as the one free man, the opener of the way. Let me remind all citizens of the dangers of magical thinking. We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species' evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. If you see this so-called free man, report him. Civic deeds do not go unrewarded, and contrarywise, complicity with his cause will not go unpunished. Be wise. Be safe. Okay. Be aware. Głupoty. Widzicie, nie oglądajcie telewizji. Dobra. Co tu się dzieje? O, widać jak tutaj się zakończyła wizyta u dentysty z ochrony cywilnej. Nie najlepiej. Granaty, świetnie. Granaty, próbę na broń. Zaraz się nim pobawimy. No, biedny. No, dobra. Więcej skrzyń? Skrzynio beczek? Drewnianych beczek może? Nie, są takie rzeczy, okej. Okay. W kartonach nic nie ma. A, tutaj chyba jest nieskończona ilość granatów. O, głupi ja. Czy tam ktoś się chowa? Widzę przynajmniej jednego. Ups, to nie wyszło tak, miał być. A, wszystko eksploduje wokół mnie. Dobra, no. Dobra, weźmy granaty. No, jeszcze jeden. Auć. Nie, porąbane te roboty są. BUM! Okej, okay, nie zdążył uczyć przed granatem. No cóż... Nie nauczyli go. Jak coś jest świecącego i mryga z narastającą prędkością, uciekać od tego, a nie wąchać albo lizać. Albo się patrzeć bezsensownie na to. No cóż... Zobaczmy, co tu jest wewnątrz tego miejsca. Stacja z życiem. To są chyba stacje, z których te robociki wylatują. Nie jestem pewien. Pewnie jakieś głupoty gadam, ale... Normalne. Dobra, idziemy tu. Oho! Mogę dorzucić do niego tymi granatami? O, zdecydowanie mogę. Dobra, wróćmy się po zapasy. Nie mogę uwierzyć, jak ta gra jest zabawna dalej. Jestem zaskoczony, mówiąc szczerze trochę. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, po co to pcham, skoro już ten człowiek nie żyje. Chyba to się powinno wykonać w ten sposób, że on strzela do nas, a my pchamy ten wózek. Flankujemy go i zabijamy później. Dobra, weźmy tu. Czy ja tam widzę nieprzyjemniaka? I ciebie też idę. O, przeżył to skubaniec. Headshot. Okej, okay, było trzech tylko. Więc może używanie granatu nie było tak potrzebne, ale... Granaty są zabawne w tej grze, więc je lubimy. Puste skrzynie. Nie wiem, czy na to mogę wejść, nawet nie będę próbował. Idziemy po prostu tędy.
To jest rozwalone. Ha. Bum! Okej. Okay. Otworzyliśmy sobie bramę, więc teraz chyba możemy stąd uciekać. Zresztą alarm się włączył, więc pewnie oznacza to, że czeka nas więcej walk. Tak jest. Auć, auć, pardon. Życie, amunicję. Bardzo zdrowa. Dużo żelaza. No, o, już chciałem powiedzieć. Dobra. Ci mają dawkę na całożyciową spożytą. Oni już się nie muszą o to martwić. No, otwieram drzwi. Spodziewam się więcej przeciwników. Mniam? Ups, to nie było tak miało być. Coś tam eksplodowało chyba. Dobra. Wyleczmy się dodatkowo. Zbierzmy granaty. O, znowu jest pełny zapas. Pełna zapas. Wow! Was się w ogóle nie spodziewałem. Czemu nie mogę wejść? Dobra. Wystaw głowę. Albo i nie. Pewnie się zastanawiacie, czemu wybrałem normalny poziom trudności dla tej gry. Pod koniec gra robi się dosyć trudna i są momenty, że byłoby to frustrujące do oglądania. Wiem, że byłaby ciekawsza rozgrywka na trudnym poziomie trudności. No ale cóż. Nie chcemy... Chcemy uniknąć frustracji. Waszej i mojej. Au! Au, to był straszny błąd. Dobra, musimy się wrócić znowu do tej stacji medycznej. O. Czy tam była jeszcze jedna? Dobra, była, ale nie będziemy się do niej wracać. Jest za daleko. Pozbieramy amunicję. Standardowo. Wow, to się aż prosi o dwa granaty. Dobra, to chyba rozwiązało problem. Auć, a może i nie? Dobra, gdzie jest... Gdzie się podziała moja uwaga i ostrożność? Poszło na spacer pewnie. Ha, 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 świetny żart, Bunga. Jesteś mistrzem sztywnego humoru. No cóż, matka natura nie obdarzyła mnie poczuciem humoru. Dobra, skończmy tę bezsensowną dyskusję i idźmy do naszego poduszkowca. Który jest? Gdzie? Gdzieś tutaj, tu jest. I płyniemy. Ponieważ drogę mam otwartą teraz. O, świetnie, zebraliśmy pancerz. Okej, tam dalej nas strzelają. Chyba ominąłem jakieś snajdki tam. Wow, rakiety. Musimy je omijać. Ten na linię zeskoczył nawet. Coraz bardziej wyrafinowani są. W umieraniu. Au. O, o, to byłoby piękne, to się udało. Ciapcia. Carmageddon Half-Life. Okej, tutaj widzę kolejne rakiety. Musimy je ominąć, mam nadzieję, że... O, pytanie, że auć. Tego się nie spodziewałem, a tutaj jakieś jaja się dzieją w ogóle. Ogień, rakiety. Film akcji się zrobił. O Boże. Ups. Uciekaj stąd, Gordon. 10 punktów życia zostało. Auć, to nie najlepsze. Nie najlepiej to wychodzi na razie. Ale przynajmniej żyjemy, ludziska. Mamy herbatę już, troszeczkę jest chłodniej na zewnątrz, więc możemy ją pić znowu.
Dobra. Teraz musimy zdecydowanie skupić się na poszukiwaniu życia. Pamiętam, że jest fragment za niedługo. Taki, który można sprawdzić problemy, jeżeli będzie mieli tylko 10 punktów. Nie wiem, więc... Przydałoby się to ściągnąć na dół, więc wyjmijmy te pustaki. I zabierzmy sobie apteczkę, amunicję. Amunicję, powiedziałem, Gordon. No, świetnie. Czy jest sens wychodzenia na górę? Możemy to zniszczyć? Chyba nie. Jeszcze użyjemy czegoś lepszego niż łomu. Do demolki. Au. O, świetny bungo. To był dobry pomysł. Tak nic nie dał. No mam przynajmniej 59 punktów życia. Mogliśmy mieć więcej, ale tak nie jest. Dobra. O, bungo, wyjeżdżaj stąd szybciej. Zaczynam gadać do siebie w trzeciej osobie. Czy mi się wydaje? Czy to są oznaki tracenia zmysłów? Kto wie? Jestem ciekawy, czy mnie słychać w ogóle na tyle dźwięku tego pojazdu. No okej, tam nam zamykają drogę. To też jest zamknięta, więc musimy pewnie tutaj podpłynąć. Okej, po cichu, to jest alarm, więc wszyscy są zalarmowani. I mamy nową broń, która zabija przeciwnika jednym strzałem. Niestety dosyć długo zajmuje. Dosyć wolnostrzelna jest. O, tak to ujmijmy. Ale jest tak bardzo dobra. Na pewno będziemy jej używać. Zachowajmy ją na lepsze sytuacje. Cięższe. On spudłował, ja nie. Takie jest życie. Au, 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 au. O, ty świnio. Latająca. Co on wyrzucił w powietrze? Aha, tą piłę. Okej. Nie widziałem tego nigdy wcześniej. Wow, wow, wow. Nie wiem, gdzie mam iść. Aha, już wiem. Dobra, musimy się ten przedostać. Świetnie, dodatkowe życie. Tego nigdy za wiele. Au! O cholera. Spróbowałem niestety, ale już teraz nie. O, tutaj jesteście. Dobra, wejdźmy do środka, bo tutaj jest niebezpiecznie na zewnątrz. Smacznego. Smacznego. Chyba to nie zadziałało. Gdzie jest ten jeden jeszcze? Tu jest. Dobra. Zobaczmy, co jest wewnątrz. Amunicja, życie? Nie. Pancerz i życie. Przełonimy skrzynię. Nie wiem, czy ja to robię. Czy mi się udaje coś znaleźć, ale zwykle jednak nic nie ma. To jest niefortunne. Dosyć. No ale cóż. A robimy to, bo mamy taki fetysz. Fetysz rozwalania beczek. A tej szafy nie możemy otworzyć. O, nie. Okej, okay, ta broń jest genialna. Ups. Nie, nie ta broń.
No, wystaw głowę. Wystaw głowę, a ci ją odstrzelę. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło. To było niezrozumiałe. Teraz przeskakujemy na drugą stronę. Zbieramy więcej amunicji. Gordon jest ludobójcą. To jest znany fakt. No ale... A musimy uważać na ten helikopterek. No, a tutaj się opłaci zrzucić granat, żeby nie tracić czasu na to. Na rozwalanie tych beczek wszystkich. Dobra, pozbyliśmy się tego policjanta z ochrony cywilnej. Osz! Tego się nie spodziewałem. Wow. Ale ta gra jest satysfakcjonująca. Bardzo. Ładujemy się. Wow, aż do 86 punktów. Helikopter nas chciał zaskoczyć w tym miejscu. Ale mu się nie udało, na szczęście. Jesteśmy czujni. Dobra. Au, oberwaliśmy. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Załóżmy, że w tą. Założenie było złe, ale przynajmniej coś znaleźliśmy. Nie mam pojęcia. Dobra, zdecydowanie mamy iść gdzieś tu. Dobranoc. Wow, Gordon! Zapieprzaj! Strzelają do ciebie, człowieku. Wow! Was to się w ogóle nie spodziewałem. Dobra. Phew. Co teraz? Co to robi? Możemy coś z tym zrobić? Chyba otworzyliśmy jakąś bramę. Teraz możemy przystąpić do zestrzelania tego dziadostwa z nieba. Po prostu się chowamy, jak on zaczyna do nas strzelać. No, zreiterował tchórz. Tchórz helikopterowy. Może i nie? Nie, zreiterował. Jeszcze się z nim spotkamy, blisko, nie martwcie się. Gdzie jest mój pojazd? Wracamy do pojazdu naszego. I dzięki temu, że otworzyliśmy sobie drogę, płyniemy dalej. Skorzystam z okazji i się napiję herbaty. Czy coś tutaj jest? Nie. To była strata czasu. Tam? Stamtąd chyba przypłynęliśmy. Dobra. Płyniemy tędy. Śluzy otworzone. Zapieprzamy. Jak widzicie, wrócił. Albo to jest inny po prostu. Wygląda na ten sam. O, ty świntuchu. Tak za mną będziesz leciał? Śledzisz mnie? Au. To zabolało. Tam jest... A, on rzuca beczki jakieś. Muszę uważać na nie. Tutaj coś jest. Auć! Gordon! Nie, nie! Schowaj się. O! No to był błąd, ale ja chcę naprawdę zdobyć te rzeczy. Możesz tu wejść, dziękuję ci bardzo. Dobra. Ups, to był głupi pomysł! Albo i nie? Dobra, to są miny jakieś, nie beczki. Tu jesteśmy bezpiecznie, ale i tak do nas nie strzela niczym. Tutaj musimy wykonać wall ride. Auć! Eksplozja nas uszkodziła trochę. Szybko do rury. Tunelu. Jak widzimy taki tunel, to zwykle oznacza, że za niedługo będziemy mieli ekran ładowania. A może... O, nie. Już myślałem, że się pomyliłem. Dobra. W którą stronę? W lewo, prawo? Okej, to nie była ta strona, którą miałem pojechać. Nie wiem, czy ja go mam rozwalić po prostu. Nie mam żadnego działa w tym czymś. Czy
jeździmy przed poduszkowcem. Zobaczmy, co jest za statkiem. Z ciekawości. Nic. Wow, wow, wow. Au. Omijanie min. Przednia zabawa. Dobra. Gdzie jest helikopter? Nad nami. Ominiemy tą zaporę z drzewa. O, Gordon dachował przez chwilę. Zobaczmy, co jest wewnątrz tej rury. Czy coś jest? Ups, mina jest. Ała, au, au, au. O, to zabolało. Dobra, musimy się wycofać stąd jak najszybciej. Albo... Płynąć tędy? Nie, tu jest beczka, tylko. Więcej pancerza, ale pancerz mnie nie ratuje w tej sytuacji. Wow, 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 wow. Nine, 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 nine. I lecimy w tą stronę. Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Za nami. Akcja ludzka, akcja. Dobra. Spróbujmy teraz przeżyć. Miejmy nadzieję... Okej, ta mina wybuchła. Możemy to przeskoczyć. Fiu. Okej. Przeżyliśmy tę dramatyczną sytuację. O, cholera. Tracę kontrolę.